Piotr ruszył w stronę sali gimnastycznej dopiero wtedy, gdy zapowiedziano rozpoczęcie rozgrywek łuczniczych. Był jednym z pięciu zawodników startujących w tej dyscyplinie. Oto za chwilę rozstrzygnie się, kto zwycięży, kto może pojechać na wojewódzkie eliminacje. Nie obawiał się przeciwników. Może jednego, Zdziśka, ale i on ostatnio wykazywał spadek formy. Dawało to Piotrowi miłe uczucie przewagi i nadzieję na zwycięstwo. Szedł długim korytarzem, rozmyślając o oczekującym go triumfie, a widok własnej wysportowanej sylwetki odbijającej się w oszklonych drzwiach biblioteki wprawił go w dobry humor. W drzwiach do sali gimnastycznej zderzył się z Hanką. Uśmiechnął się, chcąc zamanifestować swój spokój i opanowanie. Rozejrzał się po sali. Porządkowi przygotowywali teren do kolejnej rozgrywki. Kozły i skrzynie zepchnięto pod okna, a na ich miejsce ustawiono słomiane tarcze. Już później nie mogłeś się zjawić, co? Przywitał go z wyrzutem profesor WF-u, zwany popularnie Kajtkiem, wręczając łuk i przynaglając do pośpiechu. Piotr miał oddać 3 strzały. Gdy zbliżał się do wyznaczonego stanowiska, rozległ się cichy, pojedynczy gwizd. Nie zwrócił na to uwagi. Spokojnie i ze skupieniem nałożył strzałę. Obrócił łuk do pozycji pionowej i naciągając cięciwę, płynnym ruchem uniósł go na wysokość oczu. Nagle rozległ się zbiorowy gwizd. Potem pochukiwanie i tupot nóg. Czarny krążek dziesiątki drgnął, a następnie uciekł Piotrowi z pola widzenia. Grot zatoczył łuk po słomianym obrzeżu, przeskoczył kilka kręgów na tarczy i ponownie znalazł się w okolicy jej środka. Zanim jednak Piotr zdecydował się na zwolnienie cięciwy, dziesiątka znów uskoczyła gdzieś w bok. Gwizdy nasilały się. Piotr opuścił łuk i spojrzał w stronę stołu sędziowskiego. Widział poruszenie, a potem jak przez mgłę zobaczył dyrektora i usłyszał jego głos. Proszę się uspokoić. Szlachetna walka obowiązuje nie tylko zawodników, ale również widzów. Kto tego nie rozumie, nie powinien brać udziału w sportowych imprezach. Na sali zapanowała względna cisza. Dyrektor usiadł, a wyraźnie zdenerwowany profesor WF-u dał znak Piotrowi, że może zaczynać. I nagle Piotrowi wydało się, że na jego miejscu jest ktoś inny. A on sam siedzi na sali i obserwuje, jak on, Piotr, da sobie radę w tej arcygłupiej sytuacji. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Powtarzał w kółko, nie zdając sobie właściwie sprawy, co te słowa znaczą. Ale naraz olśniła go inna myśl. Musi wygrać. Tak właśnie, teraz nie ma już innego wyjścia. Kilka automatycznych, długo ćwiczonych ruchów. Dobrze, teraz spokojnie, mierzymy tak jak zwykle. Odrobinę poniżej środka. Tak, teraz zwolnić cięciwę. Już, poszła. Suchy trzask słomy. Następna strzała. Spokojnie napiąć łuk, podnieść do oczu. Strzał. I jeszcze raz to samo. Koniec. Teraz może odejść, znikając, zapaść się pod ziemię. Byle prędzej. Odłożył łuk i nie patrząc na tarczę, ani nie czekając na podsumowanie wyników, zbiegł do szatni. Umówili się, że mi będą przeszkadzać, że nie dadzą wygrać, że mnie wygwiżdżą. Tylko dlaczego? Dlaczego? Rozmyślał gorączkowo, niezdarnie próbując trafić ręką w rękaw płaszcza. Tuż przy wyjściu wpadł na Kajtka, który tam na niego czekał. Rozbieraj się i to szybko. Opanuj się, musisz wytrzymać do końca, rozumiesz? Rozkazał Kajtek. I znów Piotr ma wrażenie, że to wszystko wcale nie dotyczy jego. Że on jest tylko przypadkowym świadkiem jakiejś bardzo dziwnej sceny. Oto profesor WF-u ściąga z niego płaszcz i prowadzi go długim korytarzem z powrotem na salę gimnastyczną. Nareszcie ogłaszają wyniki. Piotr słyszy swoje nazwisko. Ktoś go popycha na środek sali. Czuje uścisk dłoni dyrektora. Ktoś mu gratuluje, ale to zwycięstwo wcale go nie cieszy. Wygrałeś różnicą 1 punktu. Słyszy głos Kajtka. Zbiega do szatni. Teraz już może bez przeszkód ubrać się. Wyjść, wsiąść do autobusu, przejść kilka kroków znajomą ulicą i zadzwonić do drzwi. Jak ci poszło? To głos matki. W porządku, wygrałem. Gratuluję, synu. To triumfalny głos ojca. Siadaj, opowiadaj. Nie, tylko nie to. Myśli w popłochu Piotr. Strasznie boli mnie głowa. Położę się. Mówi nieoczekiwanie i wychodzi z pokoju. Nareszcie jest sam i może sobie to całe wydarzenie przemyśleć. A więc, jego koledzy klasowi chcieli, żeby przegrał. Za co go tak nienawidzą?
co mają mu do zarzucenia. Piotrze, może napijesz się herbaty? Przyniosłam ci garnuszek. Dlaczego siedzisz po ciemku? Czuję miękki dotyk matczynej dłoni na czole. Nie, nie, dziękuję. To zaraz przejdzie. I nagle w Piotrze budzi się bunt. Dlaczego tylko on ma cierpieć? Niech i oni, rodzice, też się trochę pomartwią. Ogarnia go przemożna chęć, żeby zburzyć tę ich denerwującą niewiedzę, ten spokój i to zadowolenie z udanego syna, tę ich rodzicielską dumę. Stanie przed nimi i wykrzyczy. Tak, bo tego nie da się spokojnie powiedzieć. To trzeba wykrzyczeć. Widzieliście kiedyś wygwizdanego zwycięzcę? Nie? No to spójrzcie na mnie. Dziwicie się? Uważacie, że to niemożliwe? W głowach wam się to nie mieści, prawda? Przecież on jest taki zdolny. To twoje zdanie, mamo. O niego mogę być spokojny. To nieprzeciętny umysł. Wszędzie znajdzie uznanie. To twoja opinia, ojcze. A tymczasem koledzy z własnej klasy w obecności uczniów całej szkoły gwiżdżą i tupią nogami na mój widok. Wspaniałe zwycięstwo, prawda? Piotr wie, że poczułby ulgę, gdyby to wszystko powiedział. Ale nie mówi nic. Musi to, co go dziś spotkało, najpierw sam zrozumieć. Bez słowa odprowadza matkę wzrokiem aż do drzwi i wraca do swoich poprzednich rozważań. A więc, aż tak go w klasie nienawidzą, tylko za co? Czy dlatego, że jest najlepszym uczniem? Najlepszym sportowcem, że otrzymuje nagrody i wyróżnienia? A może nie mogą ścierpieć tego, że we wszystkich imprezach na terenie szkoły zawsze bierze czynny udział? Ale czy można mieć o to do niego pretensje? Przecież o tym decydują nauczyciele. Bo wiedzą, że z powierzonego zadania najlepiej wywiąże się właśnie Piotr Lisowski, że na Lisowskiego zawsze można liczyć, że Lisowski zrobi to najlepiej. Wszędzie i zawsze chcesz być widoczny. Pożera cię ambicja. To mu to powiedział? Hanka? Ach, tak, pamięta. Szli wtedy szkolnym korytarzem. No proszę, gdzie spojrzeć tam dzieło Piotra? Tu fotogramy? Wskazała, zataczając ręką łuk po ścianach. Obok wspaniale ilustrowane sprawozdanie z wycieczki. A ten plakat? Każdego zdystansujesz, zakończyła. I choć powiedziała to z uśmiechem, Piotr wyczuł w głosie ironiczne nutki. Zaraz, jak to właśnie było z tym plakatem? Jurek podjął się wykonania plakatu o oszczędności, a Piotr wyrwał się z propozycją zorganizowania konkursu. Dowodził, że tylko w ten sposób może powstać coś naprawdę wartościowego. Ale czy rzeczywiście o to mu właśnie wtedy chodziło? Przypomnij sobie, jak to było naprawdę. Rozkazuje sobie nie bez oporów Piotr. W gruncie rzeczy nic go ten plakat nie obchodzi. Chciał się tylko zmierzyć z Jurkiem i pokonać go, bo właśnie w tym okresie Jurek zaczynał w klasie zyskiwać opinię najlepszego rysownika. Widziałeś, jak kapitalnie podchwycił Jurek sylwetkę i rysy Elki? Rozpływała się Hanka. Piotra zabolała ta pochwała. Postanowił udowodnić, że potrafi rysować jeszcze lepiej. Udało się, ale chyba nikt nie może mu brać za złe, że jest tak wszechstronnie uzdolniony. Zazdroszczą mi i tyle. Próbował bagatelizować całą sprawę. Więc co, może powinienem się z wszystkimi dzielić swoją wiedzą, wypracowaniami, odrabiać za nich lekcje i podsumowywać gotowe wyniki? Nieźle to sobie wykombinowali. Przeżuwał gorzkie myśli Piotr. Zresztą, przecież proponował na początku roku, że jak ktoś będzie miał z czegoś trudności, to proszę bardzo, chętnie każdemu pomoże. Dlaczego więc wkrótce przestali z tego korzystać? Nawet Hanka wolała przerabiać matmę z Irką. Wiesz, ja naprawdę nie potrafię się z tobą uczyć, tłumaczyła. Odnoszę wrażenie, że tobie wcale nie zależy na tym, żeby mnie czegoś nauczyć, ale żeby mi tylko pokazać, że ja mało umiem w porównaniu z tobą. To chyba jasne. Uczyć może tylko ten, kto umie więcej. Takie starcia nie poprawiały oczywiście i tak już napiętych stosunków. Ale czy rzeczywiście była to wyłącznie jego wina? To oni się ciągle jego o coś czepiali. Wszystko im się nie podobało. Kpili z niego, gdy gonił z zebrania na lekcję muzyki, z treningu na próbę recytacji i z zajęcia w kółku fotograficznym. Zobaczysz, ciebie kiedyś zabije ta ambicja. Będzie tak rosła, aż cię rozsadzi. Zadrwił któryś z kolegów i to właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszał przezwisko rozdętek. I tak już zostało. Ale czy oni nie rozumieją, że świat nie posunąłby się ani krok, gdyby ludzie nie starali się nawzajem prześcignąć? I nagle przypomniał sobie ostatni wspólny wieczór sprzed kilku dni, jaki spędził z Hanką. Wracali z kina. Film nie zrobił na nich większego wrażenia. Była to jakaś banalna, skliwa historyjka rozgrywająca się w Alpach. Nie było nawet o czym dyskutować, więc rozmawiali o sprawach szkolnych. Piotr mówił, że udało mu się zdobyć takie materiały do referatu z historii, o jakich nikomu w klasie się nawet nie śniło. Gdy Hanka nagle zmieniła temat... Czy nigdy nie przyszło ci na myśl, że samotne wspinaczki muszą być okropnie smutne? Co za przyjemność stanąć na szczycie i nawet nie mieć się z kim podzielić radością.
Zaśmiał się wtedy i powiedział uspokajająco. Nie martw się, żebyś się nigdy nie poczuła samotna, jestem gotów wdrapać się z tobą nawet na szczyt Annapurny. Boję się, że zostawiłbyś mnie w pół drogi i dalej poszedłbyś sam, żeby pokazać, że jesteś ode mnie lepszy. Powiedziała Hanka. Piotrze, śpisz? Usłyszał głos matki. Kolacja na stole. Dlaczego mi ciągle przeszkadzają? Myśli z rozdrażnieniem. Zwłaszcza teraz, kiedy nareszcie zaczynam pewne rzeczy widzieć i rozumieć. Trzeba się jednak wziąć w garść. Nie można pozwolić, żeby się domyślili, iż trapi go coś więcej niż zwykły ból głowy. Zresztą, jutro czeka go jeszcze cięższe zadanie. Przed klasą musi zachowywać się tak, jakby nie miał pretensji o to, co się stało. No i wszystko musi zacząć od nowa. Nie będzie to łatwe, ale swój nowy cel widział wyraźnie, jak czarny krążek na łuczniczej tarczy. Zaraz pójdę, mamo! Zawołał. Wstał, przygładził włosy, obciągnął sweter i wchodząc do pokoju powiedział z udaną swobodą. Wiecie, nawet nie przypuszczałem, jak trudno jest czasem trafić w dziesiątkę.